gdzie masz iść, jak się zgubisz. Jestem strażnikiem, nie przeciwnikiem. Miasto zamknięte z powodu morderstwa. Pionierko. Zawsze jak tak dalej pójdzie, za miesiąc zbankrutuje. Stać, nie ruszać się. Po ostatnim ataku żaden obcy nie może wejść do południka bez przeszukania. Ostatnie ataki? O czym ty mówisz? O zabójstwie kapitan Ersy i jej strażników. Napadli ich Kardża Cienia na Czerwonym Grzbiecie. Ersa? Czyli siostra Erenda nie żyje? A ty skąd znasz jego imię? Znam Erenda. Wezwij go, muszę z nim pomówić. Wątpię, żeby Erend, nowy kapitan Królewskiej Straży, wciąż w żałobie, tracił czas na jakąś brudną pionierkę. Aloy! Żyjesz! Myślałem, że cię zabili. Z drogi, z drogi! Całą drogę do południka, żeby mnie zobaczyć? Jesteś pijany? Nie bardzo. Trochę. Więc żyjesz. Musimy to uczcić. Ja stawiam. Musimy porozmawiać. Sami. A ty weź się w garść. Może tam? A więc zezwala pan? Jasne, że zezwalam. Od teraz może wchodzić i wychodzić z miasta, kiedy tylko chce. Wedle życzenia, panie. No, sami, jak chciałaś. Co chcesz mi powiedzieć? Wiem, co się stało z Ersą. Przykro mi. Była dla ciebie ważna. Dla mnie? Ha! Dla wszystkich była ważna. Zawsze wiedziała, co robić. Wszystkich ustawiała. A mnie pilnowała. A teraz mam niby zająć jej miejsce. Zamiast tego, co chwilę coś zawalam. Ja też kogoś straciłam. Podczas próby. Wychował mnie. Miał na imię Rost. To straszne. Jak to jest, że zawsze jak stanie się coś strasznego, każdy chce opowiedzieć najgorszą historię z życia, jakby to miało pomóc. Ta, ciekawe czemu. Nieważne. Chciałaś mi chyba coś powiedzieć? Wiele się zmieniło, odkąd rozmawialiśmy. Podczas próby zaatakowali nas jacyś zabójcy. Niewielu przeżyło. Właśnie siedzieliśmy w wiosce, jak były te wybuchy. Tam na górze. Paru waszych wojowników wróciło. Mówili, że większość zginęła. Nigdy nie słyszałem takiego jęku rozpaczy, jak wtedy od waszych ludzi. Jak przeżyłaś? Ważniejsze jest to, dlaczego zostałam celem. Jak to? Co masz na myśli? Zabójcy przyszli po mnie. Przez Olina. O czym ty mówisz? To nie ma sensu. Muszę znaleźć Olina. Muszę wiedzieć, co wie. Ale to przyjaciel. Nie, to zdrajca. Nie wiem, kim są zabójcy ani czego chcą, ale wiem, że Olin z nimi współpracuje. Ale ja tego... Nie musisz tego rozumieć, Erend. Chcę tylko, żebyś mnie tam zabrał. Nie ma go. Wiele dni temu ruszył szukać części i reliktów. Może być wszędzie. A są jakieś miejsca, w których bywa, do których często wraca? Dom. Tu, w południku. Zabierz mnie tam. Muszę go przeszukać. Pewnie. O ile będę cały czas przy przeszukaniu. Chcę zobaczyć dom Olina. Teraz. Dobra, dobra, chodźmy. Maszyny zrobiły się agresywne, ale nie tak jak Czarnogon. Tak wielu ludzi i wszyscy mówią naraz. Jak tu można myśleć? Ja nie myślę. Po prostu piję. Ta dziewczyna. Czy to Nora? Dzisiaj to już wpuszczają do miasta byle kogo. Oblegać cytadele? Czyżby bał się wymierzyć? Krew za krew, zemsta za Ersę. Jak długo król Abad będzie się chował w pałacu?
jak każdego roku. Czemu przebaczać ciemiężycielom, katom i mordercom? Erend, powinno ci zależeć na zemście. Zamordowali ci siostrę. Nie chcesz jej pomścić? Jeszcze jedno słowo, ty wypalony żużlu, a sam cię wtrącę do lochu! Wynocha stąd, albo wszystkim wam skopię dupska! O co mu chodziło z mordercą Elsa? Nie teraz. Tak przyjazna twarz po długim dniu pracy. Jak dostaniemy się do środka? O, to było subtelne. Jesteśmy. Nie popsuj niczego. Może poza drzwiami. Wszystko to dla jednej osoby. Opłaca się mieć znajomości na królewskim dworze. W tym rogu dywan jest wystrzępiony, a podłoga wytarta. Pod spodem. Skąd to się tu wzięło? Ważne, jak się przez to przebić. Bez klucza nie da rady. To jest właz produkcji oseramskiej. Nic nie przejdzie. Jeszcze zobaczymy. Daj już spokój. Tracisz tu czas. Wygląda na duże i ciężkie. Popchnijmy to nieco. Mieliśmy niczego nie psuć, prawda? A będą żyć. W innym wypadku poderżniemy im gardła i zostawimy ciała, by gniły w słońcu. Złapali jego żonę i dziecko. Oni? Jacy oni? Zabójcy. Musiał być posłuszny, bo mu grozili. Prowadził dziennik. Olin? Wiedziałem, że umie czytać, ale żeby zaraz był poetą? No i wszystko jasne. Wiedział, że jestem celem. Złóż, a będą żyć. W innym... Mapa. Glify oznaczają odwiedzone miejsca. Masz swój dowód. Na ostatniej stronie. Pisze o spotkaniu i zleceniu na moją głowę. Mówił, że jest przyjacielem. A to zdradliwy oszust. Skąd umiesz czytać te glify? A te rzeczy, co widzisz, jak ty to robisz? To Fokus. On
pokazuje niewidoczne. A fokus Olina to to samo? Urządzenie jest takie samo. Ale Olin i zabójcy mogą ze sobą rozmawiać przez swoje fokusy na duże odległości. I spoglądać przez nie również, jak przez czyjeś oczy. Więc tak zabójcy cię widzieli. Przez Olina. Tak, na to wygląda. Skoro już wiem, gdzie znajdę Olina, muszę iść. Sama? Gdzie? Poradzę sobie. Sama jestem szybsza. Czekaj. Jeśli z tym czymś widzisz niewidzialne... Z drogi, Erend. Pomóż mi, błagam, Aloy. Muszę wiedzieć, kto zabił Ersę. Nie tylko, że to zrobił ktoś z Skarża Cienia, to wiem. Ale konkretnie, kto to zrobił, proszę. Przykro mi z powodu siostry, ale to twoja wojna, nie moja. Nie mów, jakbyś niczego nie rozumiała. Przybyłaś tropić ludzi, którzy prawie cię zabili. Prawie zabili twoich bliskich. Dlaczego ty masz mieć zemstę, a ja nie? Słuchaj, ruszę do Czerwonej Przełęczy, gdzie znaleźli ciało Ersy. I tam zaczekam. Proszę o kilka chwil twojego fokusa, to wszystko. Nie każ mi błagać. Czerwona Przełęcz. Będę o tym pamiętała. Nie znam tego zapachu. Czy to jakieś przyprawy? Jesteś obca. Pewnie ze szczepu Nora. Polujesz na maszyny, prawda? Kilka mam na koncie. Posłuchaj więc mojej rady. Daj sobie spokój z lożą łowców. Jeśli nie jesteś Kardża, nie awansujesz w hierarchii. Musisz być Kardża, by zostać członkiem loży? Nie. Przyjmują też innych. Ale tak ustawili zasady, że obcy nie mogą awansować. Gdy król Awad objął tron, obiecał nową erę. Południk otwarty dla wszystkich, ale to ugarstwo. Wpuszczą cię na ucztę, ale nie pozwolą zjeść. Co jest nie tak z lożą łowców? Nic, jeśli lubisz nadętych buców. Wśród Banuk znają mnie jako dobrego łowcę, więc spróbowałem szczęścia w loży. Proste myślałem. Polujesz na maszyny, awansujesz, sprawdzasz, kto lepszy. Ale tutaj tak to nie działa. Wszystko jest ułożone tak, by wygrywali Kardża. Nie potrzebuję bandy snobów, by polować. Spadam stąd. Chyba ktoś musi porządnie potrząsnąć lożą. Może, ale ja tego nie zrobię. Jeśli chcesz spróbować, przekaż im proszę stare, dobre pożegnanie Banuk w moim imieniu, dobrze? Stare pożegnanie Banuk? Co to? Nasikaj na podłogę. Najlepiej w miejscu, którego nie znajdą, zanim nie zacznie naprawdę cuchnąć. Nie towary, to artykuły.
szkły pierwszej potrzeby. Jak będziesz w tarapotach, pożałuj. Obejrzyj moje towary! Mam tu wszystko... Całkowicie odmawiam kupowania. Cywilizowane tereny. Kto z własnej woli mieszkałby na złomowisku? Jakaś oseramska dziewczyna mnie przekleła. Bezwstydniki. Poniżej. Trochę wolno. Im zdrowie.
Jeśli dowiedziałabym się więcej o tych maszynach, może mogłabym je zdominować. Na pewno się przyda. Są przydatne, choć gorzkie. Na miłość słońca! Proszę! Nadbiega długonóg! Nie sądziłam, że Nora mnie uratuje. Dziękuję. Tylko cicho i spokojnie. Trafiłam go!
Dobre do starego przepisu. Co to? Dobra. Nie wyrwiesz się z... Te zabieram. Thank you.
go. Zabiorę to.